Każdy z nas chciałby, żeby jego podcast znalazł się w serwisie iTunes, w tej części na górze, tam gdzie są nowości i podcasty polecane. Natomiast czym tak naprawdę są nowości według iTunes? Cześć, jestem Krzysztof i witam Cię serdecznie na stronie jak zrobić podcast.pl. Wielu podcasterów chciałoby, żeby jego, czy też jej podcast trafił. Na, w serwisie iTunes na, na samą górę, tam gdzie są nowe i polecane. I chciałem się dzisiaj przyjrzeć temu, czym tak naprawdę według iTunesa są nowe podcasty. Co to znaczy, według iTunesa, że podcast jest nowy? To znaczy, że kiedy ukazał się ostatni odcinek ile tych odcinków jest? Zobaczmy, jak to wygląda. Obejrzyjemy tylko i wyłącznie pierwszą linijkę w nowościach według tego, co iTunes uważa za nowości. I zobaczmy, ile z tych nowości tak naprawdę jest nowościami. Tylko pierwsza linijka. Liczymy. Pierwszy podcast jest to podcast w miarę aktualny. Mamy połowę listopada, to jest wydanie sprzed kilku dni. Drugi podcast jest to również podcast aktualny. Trzeci podcast jest to również podcast wydany w ostatnich dniach. Czwarty. Czerwiec 2017, czyli nagranie sprzed 5 miesięcy przez iTunesa zostało uznane za nowość. Następny podcast, marzec 2017, czyli nagranie sprzed wielu miesięcy przez iTunesa uznawane jest za nowość. Zobaczmy następny, kwiecień 20, 2017, więc kolejne nagranie sprzed wielu miesięcy potraktowane jest jako nowość. Cyferki. Nagranie z maja 2016 roku, czyli nagranie sprzed półtora roku. Według iTunes'a uznawane jest za nowość. To będzie w miarę aktualny podcast. Tak, to jest sprzed kilku tygodni. To też prawdopodobnie będzie aktualny. Tak, to też jest sprzed kilku dni. I ostatni podcast, w pierwszej lice też jest sprzed trzech tygodni. Tak więc mamy. Pół na pół, tak naprawdę. Połowa podcastów tylko i wyłącznie w pierwszej linijce, nie zagłębiając się we wszystko to, co iTunes uważa za nowości. Tylko pierwszą linijkę, tylko pierwsze z nich. Te nowości, które są przez iTunesa polecane, które według nich są najnowsze, no są niektóre sprzed półtora roku. Na koniec powiem wam tylko tyle, że są takie kategorie, gdzie wszystkie podcasty, wszystkie 100% jest starsza niż. Przynajmniej półtora roku. Jak wiadomo, nowości polecane, czy też w ogóle lista podcastów, jest inna w różnych krajach, i to, co widzimy my, to jest coś zupełnie innego niż to, co widzą Niemcy, Amerykanie czy Australijczycy. I w niektórych krajach są kategorie, właśnie, gdzie 100% podcastów danej kategorii uważane przez iTunesa za nowość. To są podcasty, w których przynajmniej przez ostatnie półtora roku zupełnie nic się nie działo. Nie został opublikowany żaden odcinek, nie został zmodyfikowany żaden odcinek, po prostu nic, zupełnie. Przez przynajmniej półtora roku. Tak więc pytanie, czy tak naprawdę nowości według iTunesa to jest to, to dokładnie to miejsce, w które chcielibyśmy trafić? Czy ma to tak naprawdę jakiekolwiek znaczenie? Czy ma jakikolwiek sens dążenie do tego, żeby tamto miejsce, w tamtym miejscu się znaleźć? Spróbujemy jeszcze przejrzeć się temu, co według iTunesa znaczy godne polecenia, bo jak wiadomo w tej części są podcasty nowe i godne polecenia, ale o tym w innym odcinku. Jeżeli jesteś to pierwszy raz, zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube. No i oczywiście do regularnego odwiedzenia strony, jak zrobić podcast. Co tydzień staram się publikować nowy film, w którym rozwiązuję nowy problem. Problem, z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. A teraz idź, nagraj coś fantastycznego i do zobaczenia z tydzień.